Chciałeś i zginie. Dlaczego tak długo nie chciałeś podjąć wyzwania i zagrać ze Swayze? Nie mam czasu. Jesteś pierwszy raz na walkach? No, Swayze bezproblemowo. Tak? No, chciałbyś w jakiejś przyszłej edycji też wystąpić? Nie ma problemu, mogę nawet teraz. Myślisz, żebyś wygrał? Tak? Dobra. Zapamiętamy cię. Wróć do pewności siebie. Zapamiętamy cię, zaprosimy. Chłopaki, to jest nasza ostatnia nadzieja, wiecie o tym. Wypowiadamy się do kamery. Jeżeli Swayze... Wypowiadamy się do kamery. Jeżeli Swayze dzisiaj przegra, to znaczy, że nikt z waszej ekipy nie przyszedł do półfinału. Dobra, Dave będzie, ale ty będziesz liniowym. Ja nie masz iść do domu. Zaliczyłeś? Defensywa. Dobrze było. Co? Według mnie jest. Był? No był! Proszę o wyniki tutaj. 20. Nie? Proszę o wyniki. Swayze wygrał. Jest Swayze. Wow, 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 wow. Kurwa, też tak umiem. Był jeszcze wywiad z wygranym Swayze. To była piękna walka. Dobra. Dla takich momentów warto żyć. Dziękuję. Wiesz, że uratowałeś honor swojej ekipy. Uratowałem. I czekam na następną walkę. Dzięki. A z kim grasz? Z Kopytem chyba. Kopyt, no. Czekam na ciebie. No to dobrze. No dobrze. A to w sumie... Ale to... No ale według mnie właśnie sędzia był... Dobrze sędziował tutaj. Ale był przekupiony na mały. Ja go nie przekupiłem. Ale... Bo Kopyt wygrał z Dave'em. Czyli możesz pomścić Dave'a i wejść już do prawie ścisłego finału. Wiem, że pomszczę Dave'a i wejdę dalej. I Winklera. Wygram z Kodę Fabii i 2000 pesos. Dziękuję. Dobrze. No mówiłem, że wygram. Mówiłem, że uratuję. No powiedziałem, wygrasz darmowo.
masz darmową godzinę w skateboard school. Golan, teraz pokaż swój taniec brzucha. Dobra.